Chyba jednak nie ona. Halo? Mam twoją córkę. Słucham? Albo powiesz mi, co się stało z moim synem, albo ją zabiję. To jakiś żart? Kto mówi? Wiesz, kto mówi. Jeśli zadzwonisz na policję, nigdy nie zobaczysz jej żywej. Wysłałem ci coś. Halo? Halo? Do Michała i jego brata dołączyła Kamila. Cała trójka z przerażeniem ogląda nagranie, które przesłał porywacz. Czego ten bydlak chce? Pieniędzy? Uważa, że zrobiłem coś jego synowi. Chcę, żebyśmy powiedzieli, co się stało ze Skarem albo skrzywdzi Wiktorię. Gdybyś wczoraj poszedł na policję, nic by się nie stało. A skąd mogłem wiedzieć, że zrobi coś takiego? Zaraz, zaraz, możecie mi wytłumaczyć, o co tutaj chodzi? Facet, który porwał Wiktorię, to Artur Opalski, ojciec Oskara. Jakiego znowu Oskara? Jednego z moich uczniów. 3 dni temu zaginął i on uważa, że mam coś z tym wspólnego. A masz? Porąbało cię? Jasne, że nie. Dobra, wyluzuj. Chcę mieć po prostu pełny obraz sytuacji. Pełny obraz sytuacji jest taki, że ten świr ma naszą córkę i grozi, że ją zabije. Musicie wezwać policję. Powiedział, że żadnej policji, bo zrobi krzywdę Wiktorii. Ale gość nie chce od was pieniędzy. Chce informacji na temat swojego syna, których nie macie. Policja to wasza jedyna szansa, żeby odzyskać Wiktorię całą i zdrową.